Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Poseł PiS Wiesław Krajewski, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i naszych radiosłuchaczy w ten piękny, słoneczny dzień. Panie pośle, niedawno zaskoczył pan wszystkich niespodziewanymi zmianami w strukturach powiatowych Prawa i Sprawiedliwości. Rozwiązał pan zarząd, a w miejsce Jacka Chudymy na przewodniczącego powołał Jarosława Bujaka. Skąd te zmiany i czemu ta rewolucja ma służyć? No, myślę, że pani podnosi rangę temu wydarzeniu, które myślę, że nie zasługuje na aż tak dużo medialnych informacji. Jest to nasza wewnętrzna sprawa, oczywiście według swoich uprawnień, pełnomocnictwa, które zostały udzielone przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dokonałem tego rozwiązania, powołałem na to stanowisko, czy na funkcję pana pełnomocnika powiatowych struktur, pana Jarosława Bujaka, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu, i myślę, że na tym możemy zakończyć, pani redaktor. Panie pośle, ma pan jakieś szczególne oczekiwania wobec nowego przewodniczącego? Są to wewnętrzne sprawy. Co prawda pan Jacek Chudyma po tej decyzji takie tournée medialne sobie zorganizował i próbował czasami jakieś głupoty opowiadać na... Ale mówił, że nie ma żalu do pana. To znaczy tak, decyzja oczywiście jest związana tylko i wyłącznie z jego osobą. To muszę przyznać na antenie. Zarząd został rozwiązany, ponieważ nie ma innych regulacji prawnych w statucie. W związku z tym taka decyzja została, taka zapadła. Natomiast wydaje mi się, że w dalszym ciągu dobra współpraca z pozostałymi członkami zarządu struktur powiatowych Prawa i Sprawiedliwości w powiecie tarnowskim będzie funkcjonowała. Natomiast faktycznie problemem był pan sam Jacek Chudyma. Panie pośle, wraca temat poszerzenia granic Tarnowa. Mówił o tym we wczorajszym programie Słowo za Słowo prezydent Roman Ciepiela, któremu marzy się miasto tak duże albo jeszcze większe niż Rzeszów. No i prezydent wymieniał konkretne korzyści dla miasta i gminy Tarnów, która miałaby zostać wchłonięta przez miasto. Pana zdaniem to dobry kierunek działań? No wie pani, z ostatnich doniesień medialnych pana prezydenta faktycznie złożył taką pewną ofertę mieszkańcom, szczególnie, bo to jest oferta nie dla samego pana wójta gminy Tarnów, pana Grzegorza Kozioła. To jest przede wszystkim oferta dla samych mieszkańców gminy Tarnów. No i kusi prezydent tych mieszkańców. Okalające nie tylko mieszkańców, ale autobusami między innymi miejskimi, czy tańszymi cenami za śmieci. To jest pewnie jakaś jedna z jego propozycji, którą jakby oferuje tutaj, no można powiedzieć tak kolokwialnie, wianuszkowi Tarnowa. Natomiast to jest decyzja, która wymaga długiej drogi, powiedzmy legislacyjnej. Przede wszystkim o tym muszą wyrazić zgodę i powinni wyrazić zgodę, jeśli by taka intencja przyświecała i chcieliby, powiedzmy, tego typu dużą aglomerację miasta Tarnowa, żeby funkcjonowała, no to muszą wyrazić na to zgodę sami mieszkańcy gminy Tarnów. Panie pośle, ale to dobry kierunek? Uważa pan, że Tarnów i mieszkańcy zyskaliby rzeczywiście na tym połączeniu? Zdarzały się i zdarzają się tego typu oferty w ramach stworzenia dużej aglomeracji miejskiej. To jest tylko i wyłącznie kompetencja i decyzja samych mieszkańców. Miasto, rozumiem słowami czy ustami pana prezydenta, złożyło taką ofertę dla gminy Tarnów. Gmina Tarnów powinna to rozważyć, czy przede wszystkim mieszkańcy gminy Tarnów, czy tego typu oferta jest atrakcyjna, czy wolą w tym układzie administracyjnym, w którym do tej pory funkcjonują. Są również oczywiście aktywa i pasywa tej oferty. No, pan prezydent z racji z tego, że przedstawił, bo ja wczoraj akurat miałem okazję słuchać audycji w RDN-ie, w której gościem był pan prezydent Roman Ciepiela, przedstawił swego rodzaju ofertę tutaj mieszkańcom. Decyzja należy do mieszkańców. A jakie byłyby minusy tego połączenia? To znaczy minusy trudno mi tutaj w tym momencie powiedzieć, ponieważ oczywiście sama jednostka administracyjna, jaką jest samorząd gminy Tarnów, dobrze, powiedzmy, prosperuje, no nie można powiedzieć, ponieważ wszystkie miejscowości, sołectwa, które są w ramach gminy Tarnów, są dobrze rozwijane. Samorządowcy dosyć istotnie zabiegają o rozwój gminy Tarnów i tutaj wielki szacunek i ukłon do władz samorządu gminy Tarnów. Natomiast pokazała się oferta, czy tego typu połączenie w ramach dużej aglomeracji nie byłoby bardziej atrakcyjne dla tutaj wspólnoty, jaką jest
miasto Tarnów, jak i gmina Tarnów, tym bardziej, że przed nami perspektywa finansowa kolejnych środków unijnych w ramach ZIT-u i to się, powiedzmy, wpisuje pewnie w ten program, który pan prezydent Roman Ciepiela przedstawił. No i właśnie w kontekście tych środków toczy się dyskusja w Tarnowie także między innymi na temat wschodniej obwodnicy miasta. Czy prezydent Tarnowa może liczyć na wsparcie w pozyskaniu pieniędzy na tę obwodnicę? Wczoraj w tym programie również podkreślił, że wyprowadzenie ruchu z miasta to obowiązek państwa, a Tarnów może dołożyć do tej inwestycji co najwyżej 15% wartości, czyli 50-60 milionów złotych, a nie ponad 300 milionów. No, niestety nie zgodzę się z panem prezydentem Ciepiel. On absolutnie nie ma racji, ponieważ przy samej procedurze decyzji środowiskowej i wytyczenia szlaku komunikacyjnego władze miasta Tarnowa absolutnie miały absolutną wiedzę w zakresie kosztów ewentualnie później inwestycyjnych w postępowaniu inwestycyjnym budowy wschodniej obwodnicy Tarnowa. Miał pan prezydent, jak i władze miasta Tarnowa świadomość, że około 50% tego ciągu komunikacyjnego będzie przebiegało w ramach granic administracyjnych miasta Tarnowa, a zgodnie z ustawą o drogach publicznych tego typu koszt inwestycyjny ponosi miasto na prawach powiatu, jakim jest miasto Tarnów. W związku z tym pan prezydent, jak i Rada Miejska czy samorządowcy miasta Tarnowa o tym doskonale wiedzieli. Dzisiaj się pojawił pewien problem, ponieważ koszt inwestycji to jest około 500 miliardów, nie pamiętam w tej chwili dokładnie. Ponad 500 miliardów. Ponad 50% ma z tego tytułu ponieść miasto Tarnów, czyli budżet miasta Tarnowa. Inną kwestią jest pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych. Natomiast z pewnością ten udział w tej inwestycji tylko i wyłącznie jest na barkach, czy złożony jest na barkach miasta Tarnowa. Czyli prezydent zostaje sam na placu boju. No, prezydent mówi wprost, że nie stać miasta na ponad 300 milionów złotych. Nie prezydent zostaje na placu boju. To jest problem samorządu, wspólnoty miasta Tarnowa, rady, wszystkich samorządowców, mieszkańców. Czy uda się pozyskać tego typu duże środki finansowe na realizację tej obwodnicy? To trudno powiedzieć. Ministerstwo Infrastruktury z panem ministrem Andrzejem Adamczykiem, również rząd, który prezentuje pan, czy kieruje pan premier Mateusz Morawiecki, zdeklarowali, że w ramach budowy 100 obwodnic w Polsce obwodnica Tarnowa będzie, czy jest przygotowana do realizacji. Natomiast czy ona będzie realizowana, to już jest zapytanie i problem tutaj władz miasta Tarnowa z panem prezydentem na czele, czy zdobędzie tego typu duże środki finansowe, aby ta obwodnica po stronie kosztów miasta Tarnowa została zrealizowana. Panie pośle, czy Tarnów powinien mieć własną spalarnię, bo na ten temat toczy się od dłuższego czasu dyskusja, również między innymi na temat środków finansowych, których może braknąć jako wkład własny dla MPC-u, ale z drugiej strony toczy się także dyskusja na temat ewentualnej szkodliwości. Głos podnoszą mieszkańcy chociażby Piaskówki czy Krzyża, którzy obawiają się takiej inwestycji. Czy pana zdaniem Tarnów powinien mieć własną spalarnię? Tu nawet nie chodzi o czy Tarnów powinien mieć swoją spalarnię. Ja bezwzględnie uważam i jestem zdecydowanym zwolennikiem, żeby region tarnowski miał swoją spalarnię. I toczy się od wielu lat tutaj spór, czy tą inwestycję miałoby realizować miasto, czyli MPC, który jest organem, który właścicielem, założycielem jest miasto Tarnów w tej chwili przy współudziale z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, czy Grupa Azoty, o którym też się od dłuższego czasu mówi, żeby tego typu spalarnię, która by jednocześnie była zakładem technologicznym dla procesów, które są wykonywane w ramach Grupy Azoty tutaj. Powinno miasto Azotom oddać te inwestycje, pana zdaniem? Nie chodzi o to, czy miasto powinno oddać Azotom, tylko tu uważam, że powinno się miasto dogadać, porozumieć z Azotami i tego typu inwestycja, potężna inwestycja spalarnia, a jednocześnie pewien proces technologiczny, który z pewnością by służył również działalności Grupy Azoty, powinno powstać na terenie Grupy Azoty. To jest moje zdanie. Panie pośle, 27 czerwca druga tura wyborów na burmistrza Ciężkowic. Spodziewał się pan dogrywki, czy miał pan nadzieję, że wszystko rozegra się w pierwszej turze? No, wydawało się, że zrobiliśmy bardzo dużo, żeby tutaj naszemu kandydatowi, panu Michałowi Koralikowi, popieranemu przez Prawo i Sprawiedliwość, pomóc. To czego brakło do zwycięstwa? Trudno powiedzieć. Analizujemy w tej chwili. Na pewno frekwencja
frekwencja była nie najlepsza, bo frekwencja była około 38%. Będziemy w tej chwili zabiegać i zabiegamy o to, żeby ta frekwencja była dużo większa, bo wydaje nam się, że im większa liczba mieszkańców, która weźmie udział w wyborach, jest szansą, że nasz kandydat Michał Koralik będzie miał dobry wynik. A jednocześnie chciałem na antenie RDN-u sprostować pewne fake newsy, które funkcjonują w opinii i w przestrzeni publicznej, że w związku z rozwiązaniem przeze mnie zarządu powiatowego struktur Prawa i Sprawiedliwości, w którym był pan Michał Koralik, niby jakby zostało wycofane poparcie. Absolutnie, szanowni państwo, wręcz jesteśmy jeszcze bardziej zdeterminowani, żeby wspierać pana Michała Koralika w tych wyborach. Myślę, że jest ogromna szansa i apeluję do mieszkańców gminy Ciężkowice, miasta i gminy, aby licznie wzięli udział w wyborach i zagłosowali na dobrego kandydata, jakim jest przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach, pan Michał Koralik, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, osobiście przeze mnie, również pana premiera Mateusza Morawieckiego, który był również na terenie gminy Ciężkowic i udzielił tego typu poparcia. Nieco ponad tydzień pozostał do głosowania. Jak ten czas zostanie wykorzystany? Właśnie na to, żeby zachęcić mieszkańców do tego, żeby poszli liczniej niż podczas pierwszej tury? I czy pana zdaniem potrzebna jest debata, o której mówił zaraz po pierwszej turze pan Michał Koralik? Myślę, że tak. Debata jest dobrym elementem generalnie kampanii wyborczej, czyli zachętą do tego, żeby mieszkańcy jeszcze liczniej wzięli udział w wyborach. Powiem tak, no ja przez ostatnie dwa dni posiedzenie Sejmu, że się mieli i musiałem, tylko i wyłącznie miałem możliwość z Michałem Koralikiem i ze sztabem wyborczym telefonicznie się kontaktować. Wiem z rozmów telefonicznych, że Michał Koralik od wczoraj bardzo mocno pracuje i odwiedza mieszkańców osobiście. Reżim sanitarny został w dużym stopniu sfolgowany i te bezpośrednie kontakty z mieszkańcami są w tej chwili bardzo możliwe i bardzo dobre, jeśli chodzi o taki bezpośredni kontakt z wyborcami. Myślę, że pan Michał Koralik wykorzysta ten moment i na tej, jak to się mówi, ostatniej prostej, która jest przed nami, czyli 27. druga tura. Myślę, że przekonamy wspólnie mieszkańców gminy, miasta i gminy Ciężkowice, że warto zagłosować na kandydata Prawa i Sprawiedliwości, pana Michała Koralika. A propos tych spotkań z mieszkańcami, wznowił pan dyżury poselskie po pandemii, między innymi w Wietrzychowicach, w Radłowie czy Żabnie. Jest zainteresowanie? Tak, myślę, że to jest dobra prognoza na kolejne miesiące. Widać, że jak i samorządowcy, i mieszkańcy byli spragnieni tego typu spotkań, ponieważ no jednak pandemia spowodowała zburzenie naszego życia całego, zawodowego, społecznego, politycznego. I tego typu spotkania, dyżury, które kontynuuję już od ponad 5 lat, no cieszą się dużą popularnością. Poznajemy wspólne przedsięwzięcia, zadania, które możemy realizować na rzecz właśnie tych wspólnot, tych mieszkańców. Zdarzają się również indywidualne przypadki, o których tutaj dzisiaj nie będę oczywiście mówił, ale wydaje się, że te dyżury poselskie naprawdę bardzo się cieszą dużą popularnością i widać, że są bardzo mocno oczekiwane właśnie tutaj w terenie. I tak wracając jeszcze do tych dyżurów, pojawił się też przy okazji ten wątek ZIT-u, o którym tutaj już dłuższego czasu rozmawiamy, bo myślałem, że ten temat z panem Romanem Ciepielą, który wczoraj też również mówił o pewnych problemach rozwoju aglomeracji miejskiej w Tarnowie, myślę, że jest pora na to, żeby dogadać się w zakresie tego projektu przed ZIT-em czy miastem Tarnowa i okolicznymi gminami. Jest ogromna perspektywa dużych pieniędzy finansowych na realizację dużych przedsięwzięć inwestycyjnych w różnych obszarach. Panie pośle, ale wydaje się, że jest pad w tej sprawie. Kto powinien ustąpić? Pad? Uważam, że ten pad jest kompletnie niezrozumiały. No, nie da się ZIT-u zrobić bez miasta Tarnowa. I wszelkie zabiegi, które są czynione, żeby pana prezydenta i miasto Tarnów w jakiś sposób osłabić, kompletnie nie mają żadnego sensu. I w związku z tym ja tutaj dzisiaj na antenie radia również składam deklarację, że podejmę się mediacji z panem prezydentem i z samorządowcami, aby z tego impasu wybrnąć i aby nasz region tarnowski ze stolicą Tarnowa, stolicą regionu, jakim jest Tarnów, żeby nie stracił poprzez
jakieś dziwne, partykularne interesy, żeby nie stracił tych potężnych środków finansowych, które powinny trafić na ziemię tarnowską do samego miasta Tarnowa i okolicznych gmin. I myślę, że wszelkie jakieś dąsy, jak to można powiedzieć kolokwialnie, muchy w nosie nie powinny towarzyszyć. To jest zbyt poważna sprawa, żeby zmarnować tą potężną szansę. A jeszcze raz powtarzam, ZIT-u, szanowni państwo, nie da się zrobić bez miasta Tarnowa, bez władz miasta Tarnowa. Czyli pana zdaniem to prezydent Tarnowa powinien być przewodniczącym aglomeracji, czy raczej wybory? We wszystkim, znaczy tutaj pojęcie wyborów nie powinno w ogóle generalnie funkcjonować. Wszędzie, we wszystkich tego typu przypadkach gospodarz miasta na prawach powiatu, bo mówimy że te środki dedykowane są właśnie do takich średnich i dużych miast, w ramach dedykowane środki są na powiększenie, poszerzenie, usprawnienie aglomeracji, jaką jest stolica regiona, mówimy tutaj w tej chwili o Tarnowie. I zdecydowanie uważam, że prezydent powinien stać na czele tego stowarzyszenia. Natomiast widać, że w tym ZIT-ie i w tym stowarzyszeniu, które jakby jest przed samorządowcami, brakuje tego zaufania, że jeden drugiego, mówiąc kolokwialnie, wykoleguje. I tutaj w tym zakresie powinno być ustanowienie pewnych mechanizmów, żeby te inwestycje, które będą wybrane i będą aplikowane o to, żeby te inwestycje były realizowane, muszą być w ramach konsensusu. Natomiast wtórną rzeczą jest stowarzyszenie czy władze stowarzyszenia. Tu muszą się samorządowcy dogadać z panem prezydentem, aby te pieniądze trafiły do miasta Tarnowa i do okolicznych gmin, które okalają miasto Tarnów. Poseł PiS Wiesław Krajewski, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia naszym radiosłuchaczom.